30 maja odbył się w Bielsku Podlaskim finał Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego w sezonie 2017-2018. O trofeum na stadionie przy Orzeszkowej walczyły trzecioligowe drużyny. Gospodarz, 17 w ligowej tabeli, Tur Bielsk Podlaski, podjął piątą Olimpię Zambrów. Poza pucharem na zwycięzcę czekało także 30 tysięcy złotych oraz inne bonusy. Myśmy tutaj chcieli zdecydowanie podnieść rangę tego spotkania pucharowego, finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. 30 tysięcy zastrzyk gotówki, naprawdę bardzo duży, jeżeli chodzi o ten poziom rozgrywek. Natomiast też pamiętajmy o tym, że Podlaski Związek ufundował też 2 komplety strojów dla finalistów, plus po 22 bilety dla każdej z drużyn na finał Pucharu Polski, przyszła edycja na Stadionie Narodowym. Chcemy, żeby ta ranga była coraz bardziej widoczna i żeby podnieść ją naprawdę do godnej rangi finału Pucharu Polski na terenie naszego województwa. Tego dnia piłkarze Tura po raz kolejny wpisywali się w kartę historii bielskiej piłki nożnej. Tur już raz był gospodarzem finału okręgowego Pucharu Polski, jednak pucharu zdobyć nie zdołał. Olimpia Zambrów to 11-krotny zdobywca Pucharu Polski na szczeblu okręgu łomżyńskiego. Dwukrotnie grała w drugiej lidze. W 2016 roku na własnym boisku Olimpia podjęła w 1/16 Pucharu Polski ekstraklasową Arkę Gdynia, przegrywając w końcówce spotkania po rzucie karnym 0-1. W meczu z Turem to właśnie łomżyński klub sportowy otworzył wynik, a dokładnie Michał Hryszko. W 39 minucie Olimpia Zambrów obejmuje prowadzenie. Po zmianie stron w 61 minucie Tur za sprawą Andrzeja Kosińskiego doprowadził do wyrównania. Następne 2 ciosy należały jednak do gości. W 68 minucie po strzele Kamila Jackiewicza. A w 74. Mateusza Jastrzębskiego było już 1-3. 10 minut przed końcem podstawowego czasu wydawało się, że nic złego Olimpii już to nie może się przytrafić. W 83. minucie po rzucie rożnym na 2-3 strzela Piotr Kosiński. Dwie minuty później po strzale, tym razem Karola Kosińskiego, Tur wyrównuje wynik. Sędzia dolicza jeszcze 4 minuty, jednak remis się utrzymał do końca. Piłkarzy i kibiców czekała dogrywka. Jesteśmy właśnie przed dogrywką. Jak pan uważa, Tur da radę? Postara się na pewno. Oby tak było. Wierzę, że wygra. A jak pan ocenia dotychczasową grę chłopaków? O tak, powiedzmy pół na pół. Olimpia za, no, jakby to powiedzieć. Jedni i drudzy mieli okazję, nie? Ale my mieliśmy więcej. Także mam nadzieję, że wygramy. Jak pan ocenia szansę obu drużyn? 50-50, ale stawiam na Olimpię. To duże wydarzenie w życiu tej drużyny, w życiu kibiców Olimpii, ten mecz? To znaczy, ja wiem, czy duże. No, jeśli graliśmy o wiele, graliśmy w wyższych fazach rozgrywek, a tutaj no, gramy po raz pierwszy jako w województwie podlaskim, no to dobrze by było, żebyśmy wygrali. Zaledwie kilkadziesiąt sekund po gwizdku rozpoczynającym pierwszą połowę dogrywki gola na wagę Podlaskiego Pucharu Polski dla Tura zdobywa Marcin Fiedorowicz. Olimpia Zambrów, pomimo sobotniej wygranej nad Turem 5-4 w meczu ligowym, tym razem nie dała rady drużynie z Bielska Podlaskiego. Podlaski Puchar Polski dla Tura. To jest takie osłodzenie chyba nieudanego sezonu, to nie można tego ukrywać. Tak spadliśmy z trzeciej ligi, rozmawialiśmy o tym meczu już długo, że to jest tylko jeden mecz, żeby podnieść ten puchar. Myślę, że mecz taki o prestiż, o jakieś tam kilka złote, o zagranie z fajnym przeciwnikiem. No i myślę, że o przejście do historii, jeżeli chodzi o nasz klub. No przejście do historii na pewno. Nie tylko tym, że zdobyliście puchar, ale też tym, co pokazaliście na boisku. Chłopaki zostawili chyba całe serce na murawie. No i tak powinno być w każdym meczu. Do każdego meczu trzeba podchodzić tak samo, do każdego meczu trzeba podchodzić z takim samym zaangażowaniem. A właśnie dziś tego zawsze dla chłopaków brakuje niektórych. Oczywiście w szatni mówimy zawsze to samo lub podobne rzeczy. To nie jest tak, że traktujemy jeden mecz ważniej, a drugi mniej. No ale wiadomo, no, to był taki mecz, gdzie była fajna otoczka, już ten puchar stał i troszeczkę było inaczej. No może chcieliśmy się trochę zrewanżować dla Olimpii, ale też dobrze wiedzieliśmy, że Olimpia jest fajnym zespołem piłkarsko, że będzie bardzo ciężko. Może temu ten puchar smakuje bardziej. No właśnie, co się zmieniło od soboty? W sobotę ulegliście 5-4, tutaj udało wam się pokonać. Czym zaskoczyliście Olimpię? No myślę, że inaczej zagraliśmy, jeżeli chodzi o taktykę, bo
kto oglądał ten mecz, to jakby wie, w jakim systemie graliśmy wtedy, a w jakim graliśmy teraz. Ale myślę, że to nie tylko taktyka, to wiara do samego końca, większa determinacja, więc myślę, że to też dało dużo efektu. Ten mecz ligowy w innym ustawieniu, tak? Tutaj się szykowaliśmy na grę na trzech obrońców i gralibyśmy, tylko Tomek złapał, grał z kontuzją, wytrzymał ile mógł, potem przeszliśmy na styl 4-4-2 i myślę, że to początek był taki, gdzie no, 40 minuta straciliśmy to bramkę całkowicie niepotrzebnie, bo to nie staje jakiejś takiej wielkiej akcji. Oczywiście Zambrów, większa inteligencja, bo mają naprawdę bardzo dobrych zawodników. My to nadrabialiśmy bieganiem, walką, ale w drugiej połowie, mówię, przy 3-1 chłopcy pokazali kawał serca, że i tym sercem pociągnęli do końca tak naprawdę. No ja mówię, to nie było może wielkiej, pięknej, wspaniałej piłki, ale dzisiaj to, co oni my to w żargonie piłkarskim mówili, że pociągnęli spod szóstki nawet. Myślę, że mimo, że w sobotę przegraliśmy mecz, to nie byliśmy dużo gorszym zespołem. W drugiej połowie się podnieśliśmy i dzisiaj też. Na początku to zaowocowało bramką, bo walka, zaangażowanie przede wszystkim i udało się strzelić. Później niestety Olimpia przejęła inicjatywę, strzeliła 3 bramki, ale my zrobiliśmy zmiany, myślę, które dały nam kopa takiego i siły przede wszystkim i zdołaliśmy wyrównać i wygrać ostatecznie ten puchar. 90 minut w takim pełnym słońcu, później jeszcze 30 minut dogrywki, no daliście radę. Tak, no ja akurat wszedłem, ale chłopaki, którzy grali 120 minut, no pod koniec było ciężko, ale wszyscy praktycznie wytrzymali i myślę, że to też zasługa sztabu trenerskiego, który nas dobrze przygotował do sezonu i mieliśmy się po prostu biegać te 120 minut. Podlaski Puchar Polski z rąk prezesa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Sławomira Kopczewskiego odebrał kapitan tura Andrzej Lewczuk. Historyczne zwycięstwo. Napisaliśmy jakąś historię, pomimo, tak jak pan mówi, tego spadku. Mianowicie zrobili to chłopaki. No, wspierałem ich tylko z ławki, jak mogłem, bo ponieważ wracam po kontuzji dopiero. Cieszymy się bardzo. Puchar jest nasz! Zdobyliśmy upragniony, można powiedzieć, po słabym sezonie, no bo gdzieś tam nie osiągnęliśmy tego celu, co chcieliśmy, ale pocieszenie ten puchar i na pewno fajny dla chłopaków i dla wszystkich tutaj w Bielsku możliwość jakiegoś pokazania się w Polsce. Zostawiliście kawał serca na boisku. Tak, zdecydowanie. No tak mecz się nie układał w sumie po naszej korzyści, bo gdzieś tam przegrywaliśmy, goniliśmy cały czas ten wynik, w końcu się udało, wyszliśmy na prowadzenie i mądrze dotrzymaliśmy to do końca, także tutaj szacunek dla chłopaków, bo naprawdę zostawili tutaj kawał serducha. No i osiągnęliśmy ten cel, co założyliśmy sobie. 2 mecze w przeciągu 3 dni. Ile razem było bramek? 9 i dzisiaj 7, także 16 spotkań. Ktoś powie, że gramy w hokeja, bo tak żartobliwie mówimy. Nie, no walka była dzisiaj na całego. My uwierzyliśmy po tym meczu ligowym, gdzie też przegrywaliśmy 5-2, że strzeliliśmy szybko 2 bramki i skończyło się 5-4, gdzie jeszcze mieliśmy sytuację i wierzyliśmy, że możemy to dzisiaj powtórzyć, tak? I szkoda, że te kontuzje troszeczkę nas przetrzebiły, ale mimo super sprawa. Chłopcy dali dzisiaj serducho wielkie i chwała im za to. No i historyczny sukces, tak? Czyli mamy puchar, pierwszy puchar Latura, no i to zawsze zostanie w pamięci. Mam szczęście do takich pierwszych pucharów, pierwszych awansów, a dzisiaj mamy pierwszy puchar Latura, także to też zostanie w CV. To największy sukces drużyny w jej 95-letniej historii. Warto tu przypomnieć, że Tur jest najstarszym klubem sportowym w województwie podlaskim. Są takie mecze, kiedy wydaje się, że jesteś przegrany, kiedy już nic nie możesz zrobić, a dzisiaj jednak był taki dzień, że Tur jednak zrobił to, co wydawało się niemożliwe pod koniec meczu. Odrobił 2 bramki straty, strzelił bramkę w dogrywce i tak naprawdę po takich meczach to czasami aż brakuje słów, aby opisać to, co człowiek kibic, bo ja czuję przede wszystkim dumę. Czuję przede wszystkim dumę, dlatego że Tur pokazał wolę walki. Tur pokazał wolę walki, Tur pokazał, że to jest zespół, który nigdy się nie podaje tak naprawdę. No i tak naprawdę Tur zasłużył dzisiaj na to zwycięstwo, ponieważ myślę, że już tak trochę patrząc na Chłodno, chociaż po meczu na kilkanaście minut po meczu bardzo trudno jest spojrzeć na Chłodno, myślę, że Tur jednak piłkarsko był ciut lepszy i po prostu dzisiaj wygrał zasłużenie, ale dramaturgia była po prostu niesamowita. BKS Tur Bielsk Podlaski jako zdobywca Okręgowego Pucharu Polski ma zagwarantowany udział w tych rozgrywkach na szczeblu centralnym. Kto wygrał mecz?